właśnie archiwum gramy w Cooking Simulator 2, który ogólnie jak wyjdzie, to będzie można grać razem. Także zobaczymy, czy coś pozmieniali tutaj. Ja w sumie nie miałam za bardzo okazji pograć w tą grę. Początek dopiero zaczęłam. Nie, czat, mieliśmy jakoś początek. No. Z jaj robić, ja nie wiem. Ultra może być. Dobra. Sprawdzamy. Jakby było za głośno, to mówcie mi. Jestem ciekawa, co takiego nowego będzie w dwójce. Co tam, B-Base? Czemu oplutec? Okej. Okay. O, że kucam. Dobra. No dobra. Ty, ale u was się wiesza to, nie? Czat. No mnie się nie wiesza. Beka. Dobra, ja wiem, jak, co może być powodem. Tu nie musimy jakieś, nie wiadomo, jakiej rozdzielczości robić. Było git? Ale ja widzę jeszcze takie... No, widzę lekkie ścinki. To jest OBS, no, ale... Po prostu, żeby, wiecie, nie obciążać. Czekajcie, sprawdźmy. O, zawiesiło się. Okej, tnie, ale mniej tnie. O Jezu, zmieniłam przecież! Co jest? Widzicie, wam się mniej tnie w momencie, jak zmieniłam, ten. Ale zróbmy sobie na medium. Też u was tnie. Ty, dlaczego tak? Ona powiem, że git, dobra. Nie odczułam w ogóle różnicy w tym. The dinner section będzie full fair. O! Dinner section będzie! Kurde. Co tu jest? O, fuck! Ale dobre rzeczy tu są. O kurde. Tu mamy jakieś narzędzia. Bowl small, bowl large. Cherry tomato. No dobra, ale teraz jakbym chciała zacząć cokolwiek, to co ja mam zrobić teraz? Mogę to jakoś rozpocząć, rozgrywkę? Czy to jest tylko coś takiego, że mam pochodzić i popstrykać? Tutorial. No. Gdzieś tu się chyba zaczyna, nie? Patrzę, dobra.
Można po prostu podejść do znaków zapytania, faktycznie. Thing goes missing, okej. Po prostu w demo wszystko jest darmowe. No to ja to wiem, nie będę to bardzo czytać, bo tutaj to raczej takie rzeczy do... O, no to podchodzimy do znaków zapytania. No, widzisz? No dobra, tutaj jeszcze. Oj. Mogłam to przeczytać, ale dobra. Okej. Pending Bobby. Onion burger, dawaj. Jak ja mam teraz wiedzieć, że... Burger meat 120 gramów black pepper and salt. Okej. Czyli co? Buła. Co tam jeszcze było? Mogę tego sprawdzić? Menu. Co to jest? Co to jest? A, że po kolei co mamy zrobić, dobra. Burger. Burger meat, pomidor, ogórek, ketchup. No to jest ta sama ta? No oczywiście, że nie ta. Musisz to zostawić? Pomidorki. Nie, pomidorki. Te. Pickles. Jalapeno to było? Nie, no nie było jalapeno. W ogóle dlaczego nie mam tego przypisu tutaj? Jak to zrobić? To wcześniej było na ekranie. Gherkin. Tomato. Burger meat. I ketchup. Gdzie tu jest ketchup? Ketchup. A mogę kilka rzeczy na raz? Bacon. O! Kurde! Pogchamp. Pokaż, serio? No, a kurde, patrzcie, od razu lepiej. Dobra, czy bake in power, co brioche man? Najpierw to przydałoby się tą bułkę położyć tutaj. Przeciąć ją. Przecież to jest tylko... To jest cała bułka, tak ja ją przeciąć. Dobra, ale...
No teraz git. Dobra, grill in bake in power 180. Grill in power. Gdzie jest grill tutaj? Twój grill? Z oven, nie. Piekarnia, nie. Czy... Bake in. No, dobra, ale jak ja mam tu dołożyć? Dawid, no. Wiesz jak tu włożyć mam ten burgera? W sensie bułkę jak tu włożyć? To jest głupie, nie. To jest w ogóle tak nieintuicyjnie. Musisz iść na zaplecze i na zapleczu od razu za drzwiami po prawej jest blacha, na którą musisz przełożyć i ją można wsadzić. Ta przy tych drewnianych. Widzisz ją? Tam jest. I ta jest baking, widzisz, ta działa. Nie wiem co oni zrobili, bo... Ja, niektóre te rzeczy mi się w jedynce lepiej podobały. Znaczy na pewno fajne jest to, że możesz kilka rzeczy naraz nieść. No, ale... Coś tam przekombinowali. Dobra. Grill in power. Burger meat. Myślisz, że to się robi? A. Medium rare. Oj, oj, oj! Chyba teraz powinnam to włożyć. Dobra, trudno. Już rozumiem teraz. No i to teraz mam obrócić? Okej. Ale tu nie pogodujemy teraz razem. Nie, przecież ta gra to jest dopiero ta gra... Tu jest na razie, nie ma opcji. Aha. Świetnie. Jeszcze raz. Okej. Flip burger meat. Grill in power burger meat and... A gdzie mam gherking slice? Gdzie ten górek?
Trzymaj się słodka. Dobrego dnia. Gherkin. O, jest jogureczek. Ale zaraz. A tu jest ten ogórek. No i dobra, i to teraz. Mam nóż. Gherkin slices. Okej. Tomato slice. Jest pomidor. Seriously, nie wziąłem tych rzeczy. Nie chcę zrobić z tym. Chyba, że to się da po prostu wziąć. Okej. Gdzie mamy talerz? Gdzie mamy talerz tutaj? Talerz. Gdzie jest talerz? Czat. Gdzie tu może być talerz? Po kolei, tu nie. To na co ja mam, na czym ja mam jej to podać? Jestem ślepa, nie widzę nigdzie. Ty trzymasz w lodówce. No tu nie trzymają w lodówce. Okej, ale... Tam gdzie jedzenie? A gdzie? Kurde, gdzie tu jest talerz? Ja się pytam. A jak ja mam zrobić, żeby... Co ja źle zrobiłam z tym? Co ja mam z tym zrobić? Na desce do przyrządzania. A to jest deska do przyrządzania?
jak tą sałatę dać? Gdzie to jest osobne miejsce? Ja się pytam. No. Jak mam to położyć? Te dechy na środku? Jakie to jest nieintuicyjne? O, to są te dechy na środku, seriously? No ale... No dobra, a jak tą sałatę mam załatwić? Okej. No i co dalej? Boże, to jest takie jakieś nieintuicyjne. Bo ja nie umiem po prostu. No chyba, że oni chcą to. O Boże, a jeszcze nawet to nie wyglądało jak ten. No i co teraz? O! O, to jest fajne w sumie. Trzeba mam bardziej intuicję teraz tak, no ale to trzeba mi na to wpaść. Nie, Emile. Salty. Nie było napisane. Oho! Okej. Black pepper. A, bo ja nie posoliłam tego mięsa. Okej. Teraz wziąłem się robię. Ketchup. Burger meat. To jest 120 gramów. Cześć, Zoltan. Mm.
red onion slice. Black pepper salt. Okay. Okay, yes. Sera nie ma tutaj. Kurde! A tu jest większa decha, tu mniejszą. Czekaj, burger meat. Jeszcze raz. Cyk. Cyk. Ketchup tam mamy. Bacon. Mięso oddzielnie. No to teraz, znaczy teraz tak jakby trochę łatwiej, bo powiem szczerze, że szybciej się tutaj nauczę niż, niż tam w pierwszej części. Więc całkiem spoko. I tu jest tak, ile my chcemy tej cebuli? 40 gram. Umów. To jest to. Okej. A, slices, dobra, bo ja może... Ja jestem ślepa, kurde, nie zwracam tu uwagi. Slices, okej. Debil. Bacon slice. Burger meat. Okej. Okay. To jest tak, black pepper. Gdzie to jest? Black pepper, no. Black pepper i salt. Jak co rok, jak on mnie stwierdził, że padaczka mi zanika, jak dobrze pójdzie, to w rok zniknie zero, coś co uchodzi, że nieuczenie zaczyna znikać. Lekarz tutaj to po 5 razy i wszystko na to wskazuje, jeśli tak się stanie, to mnie to zniknie, to będę mógł wreszcie spać, może zrobić prawo na jazdę i próbić brykę. Kurde, to gratulacje. To gratulacje. A bacon slice, ja mam to podać? Nie. Congratulations. Mówisz, że jest gorsze od jedynki? No chyba zależy też dla kogo. To, że można układać w taki sposób, to jest łatwiejsze niż tam, bo w jedynce jest to utrudnione bardziej. Chyba nie? Y
Chwila, 45 sekund, ale to zaraz, to jeszcze nie wkładamy tego. Tutaj na ile? 45. Widzisz, co to wolni, ja? Flip. Aha. Ciągle nie zrobiło jak to, jakim cudem. Przecież to mięso jakoś tak nie chce mi... O, teraz będzie dobra, dobra. Oj, oj! Chyba już. Nie nastawiłam cię. Jeszcze gherkin? To nie powiem co gherkin. Aha, o Boże, dobra. Green burger meat, red onion slice bag. Grill in? Poczekajcie, grill in, czyli co, teraz ja powinnam, nie jestem w stanie tego położyć. W czym miałam to grillować? Burger meat, red onion. O co tu chodzi? Czat. Dawid? Co? Patrz. Nie mogę położyć dwóch rzeczy, a mam tu napisane grill in jest bacon slice. Co? Nie mogę bacon slice tu dać, a mam grillować. Nie wiem jak. No, a obok nie dasz? No nie dam obok. Boże, obok tu. To bez sensu. Nie wiem. Mi się tu wiele rzeczy... Serio? Mi tu wiele rzeczy nie pasuje w tym. Jeszcze pickles. A mi się wydało, że to jest takie łatwiejsze trochę jednak, w porównaniu do...
Oj, dobra tam. Ale nie, no ten bekon trzeba jakoś przyzrobić, no. Ale czemu ja nie mogę go rozdzielić? Aha, zestakować. No dobra, spróbujmy. Ale jak to zestakować masz? No, chcę to zdjąć. Mogę? Aha, no dobra, trudno. Już nie było jeden, widzicie? No, no to co zagraliśmy. Order for onion burger. O, widzicie? No jakoś, jakoś poszło, dobra no. Możemy zaraz zagrać w sumie w jedynkę, nie? Zaje porównamy, także... No, musicie sami ocenić. Znaczy dla mnie jako osoby, która nigdy nie grała w tą grę, to jest duże ułatwienie te niektóre rzeczy, nie? Ale dla osoby, która grała w jedynkę, gdzie dużo rzeczy było trochę trudniejsze, mam wrażenie, no to już może być niezadowolony, bo jest trochę takie docofnięcie się, nie? Do tego, że nie masz tylu opcji. No ale zobaczymy. Fajnie, że można grać z kilkoma, w kilka osób, także. Czy z drugą, nie wiem, że w kilka, ale z drugą osobą można grać, także fajna opcja, no. Łapka w górę! Fajnie, 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 że wchodzi ta gierka. Będę mogła wreszcie z Dawidkiem sobie pogotować. Chłe, chłe, chłe.